Czas na prezentację instrumentów. Myślę, że Państwo też już za tym się stęsknili. Te gitary trzymamy od początku naszego wystąpienia, a wiadomo już z dawien dawna, z czasów Czechowa, że ta strzelba, która wisi, musi wypalić. I teraz wypali. Pogramy na instrumentach wytwarzanych w pracowni lutniczej Szymona Kowalskiego, SKG Custom Guitars. Kilka kombinacji. Szymon, co możesz powiedzieć o tych gitarach? No, zaczynając tutaj od Tele, to jest taki mój ostatni maker choice, czyli wybór twórcy, jeśli chodzi o specyfikacje, o drewno, o pick-upy. Ja sobie taką wizję usnułem Telecastera gdzieś w głowie i cały czas do niej dążę. I to jest taki mój najnowszy, powiedzmy, najnowsza wizja na temat Telecastera. Bardzo lubię ten materiał, ten cedr. On daje mi bezpieczną sytuację odnośnie brzmienia. Wiem, że to będzie brzmiało dobrze, że będzie miało właściwe pasmo. Jeśli chodzi o finish, to strasznie no, zainspirowany też między innymi gitarami Novo. Lubię ten efekt 3D. I tutaj wiadomo, bawię się w ten relik, w to postarzanie, w nadanie takiej patyny i nie to, że obdrapanej gitary, co bardziej po prostu starej. Jeśli chodzi o całą resztę, o specyfikacje pick-upów, to tutaj jest komplet Broadcastera, czyli specyfikacja z roku 50. Bridge jest nawinięty cieńszym drutem niż klasycznie Telecastery, co daje troszeczkę ciemniejszy sound w tej pozycji. Jeśli chodzi o gryf, to jest tutaj grusza, takie bardzo fajne drewno, które używa się jako klon, jako zamiennik klonu. Ma fajną barwę, bardzo fajnie ciepłe uczucie w ręku. No i myślę, że to jest taki Tele, z którego jestem bardzo zadowolony. Ona jest bardzo lekka. Tak, to jest jedna z też rzeczy, które sobie bardzo cenię w gitarach. To jest jednoczęściowy korpus, że nie ma tutaj żadnych komór, nie ma żadnego klejenia. Po prostu tyle waży to drewno, taka jest gęstość tego drewna. Pick-upy robisz samemu, tak? Tak. One były nawijane mostek. Do tej... To jest Callaghan. Tak. Bardzo dobry mostek, tutaj jakby... Troszeczkę można eksperymentować i są pewne różnice brzmieniowe pomiędzy innymi firmami, ale w tej gitarze ten mostek gra bardzo dobrze. Czasami mi się zdarza po prostu zmieniać elementy w gotowych gitarach i tutaj sprawdziłem inne mostki i ten był najlepszy. Tak samo z pick-upami. Wybrałem z trzech różnych kompletów, końcowo zostają w tej gitarze te pick-upy. Tutaj mamy ESA 335. Taki mój model. Myślę, że mało w ogóle builderów się zdecydowało na tą konstrukcję. No, myślę, że nie bez powodu. To jest po prostu najbardziej skomplikowana elektryczna gitara do zrobienia. Jeśli chodzi o konstrukcję tutaj, o drewno, o wykonanie tego, po prostu gięte boczki, profilowanie topu, to jest połączenie wszystkiego co najdłużej zajmuje, najdłuższy czas zajmuje przy tworzeniu gitary. Mamy tutaj świerkowy top, świerkową płytę tylnią. I to daje mi ten akustyczny sound, którego szukam w takich gitarach jak ES lat 50., 58., 9. rok. W środku jest tone block z Koriny, substytut do Mahoniu. Tutaj ze względu na wagę, na barwę instrumentu wybrałem tą Korinę, wiem, że ona mi się sprawdza. A gryf jest zrobiony z hiszpańskiego cedru, czyli odpowiednik tak naprawdę Mahoniu honduraskiego. I nie było jeszcze gryfu z tego materiału, który mi nie zagrał dobrze, więc strasznie bezpiecznie się czuję z tym materiałem. On mi się zawsze sprawdza, daje mi odpowiednią barwę i no, świetnie, świetnie mi to brzmi końcowo. Jeśli chodzi o pick-upy, to jest dość klasycznie, to znaczy są to puffy. Puffy w stylu lat 50., ale neckowy pick-up nawinąłem grubszym drutem, żeby uzyskać niższą oporność. Co końcowo daje troszeczkę bardziej otwarty sound i unikam troszeczkę tej buły basowej, która w tej pozycji często się pojawia. Reszta osprzętu to mostek Fabera. Tutaj jakby też nic lepszego mi się nie udało współcześnie produkowanego znaleźć. Klucze Klusona i elektronika CTS, CRL. Myślę, że to są rzeczy takie, pewne standardy w butikowym świecie, które trzeba spełnić, żeby robić dobre gitary po prostu. No i tyle. Taka to jest gitara.
Kolejna konfiguracja. Tutaj mamy gitary, które są moim modelem, moją autorską konstrukcją. Oczywiście bazowaną na klasycznych rozwiązaniach. Tutaj główną inspiracją, myślę, że jasno widać, że był Telecaster. Zamysł był taki, stworzyć gitarę, która będzie ciut inna od Telecastera. Zachowa jego jakieś cechy takie fundamentalne, jak powiedzmy menzura czy sposób montażu strun, ale która da mi możliwość stworzenia czegoś swojego, na tym wrzucenia innych ciekawych konfiguracji pick-upów czy drewna. I sam kształt jako bryła też nie jest bez przyczyny wybrany jako troszeczkę większy niż Telecaster, bo zmienia to troszeczkę układ akustyczny w gitarze, co troszeczkę eliminuje mi scenariusze, których bym nie chciał w gitarach. Pewne cechy brzmieniowe dzięki tej konstrukcji są wyeliminowane, czyli powiedzmy unikamy w ten sposób trochę góry, unikamy w ten sposób troszeczkę basowych częstotliwości, a staramy się wyszukać te środkowe, najciekawsze tematy. No i wiadomo, większy korpus, troszeczkę większy rezonans końcowo. Oczywiście nie jest to główna reguła, ale taki był zamysł przy tworzeniu tej konstrukcji. I to jest prototyp, to jest pierwsza gitara, którą zrobiłem chyba w 2018 roku. Jedyna moja gitara tak naprawdę na własność. I była to gitara po kilku modyfikacjach. Ja ją po prostu doprowadzałem do takiego stanu, w którym chciałbym ją usłyszeć. Pierwotnie miała pick-upy bardziej rozsunięte. Bridge był bliżej mostka, neck był bliżej gryfu. I ja to zmodyfikowałem. W środku tam są oczywiście frezowania widoczne i tak dalej. Mostkiem musiałem przykryć. Końcowo gitara jest prototypem, więc mogłem sobie na to pozwolić, ale w tym momencie spełnia brzmieniowo standardy, które mi się podobają. No i pick-up, który tutaj zaprojektowałem, to jest połączenie P90 i pick-upu stratowego. Coś jak Alnico Staple, ale z cechami pick-upa stratowego. To jest bryła Stratocastera. Natomiast jest troszeczkę inaczej nawinięty, troszeczkę ma mocniejszy sygnał niż pick-up ze strata. I to są jakby cechy pick-upu P90. Pod mostem jest troszeczkę mocniejszy puff, takie 8,5 kg chyba, jeśli dobrze pamiętam, czyli w granicy takiego standardowego humbuckerowego brzmienia. Drewno to komorowana olcha. Na topie jest dąb, jeśli dobrze pamiętam. Gryf mamy z wiśni i to jest taki eksperymentalny koktajl, który myślę, że zadziałał. Końcowo jestem bardzo zadowolony z brzmienia tej gitary. Artur, tobie też wiem, że się podobała tak, ta gitara. Tak, byłem bliski rozmawiania o cenie, ale akurat małżonka zadzwoniła. I jednak ją zostawiłem. Ale jest bardzo ciekawa, lubię ją, podoba mi się. Od razu o nią zapytałem, jak przyjechałem do Szczecina. Po tej stronie mamy gitarę sporo nowszą niż ta gitara, bo ta gitara ma chyba tydzień, może, no nie, przepraszam, miesiąc czasu około. Miałem ją jeszcze na targach w Guitar Summit. I to bardzo ciekawie wygląda ta gitara. To jest gitara, tak, która jest stylizowana, wszyscy Niemcy oczywiście byli zachwyceni tym German Carve, to jest ich nazwa tego stylu, tego frezowania. No i wygląda jak po prostu stary mebel, stara noga od krzesła czy inny tego typu zjawisko. Idea była taka, stworzyć instrument, który jest wiadomo tego kształtu, ale ma trochę cechy tego Telecastera, którego wcześniej ogrywaliśmy, czyli ten cedrowy korpus lity, szczotkowany. I tutaj uproszczone te gatunki drewna, mamy olchowy gryf, mamy palisandrową podstrunnicę i połączenie pick-upów. Wybrałem do tej gitary P90 przy moście, też troszeczkę, też 8,5 około, troszeczkę 5% dowinięte, a przy gryfie mamy też podobny pick-up jak w tej gitarze, natomiast on jest połączeniem P90 z pick-upem z Telecastera. Tak jak tutaj mamy cechy strata, tak w tej gitarze ten pick-up ma więcej cech pick-upu Telecastera. No i no szczerze mówiąc, no bardzo jestem zadowolony z tej gitary jako całości, jako projektu. Most to jest mastery. Tutaj jakby ten mostek po prostu zawsze mi działa. Nie spotkałem się, żeby w którejś gitarze były jakiekolwiek problemy, jeśli chodzi o brzmienie czy użytkowanie tego mostu. A cała reszta no to jest bardzo prosta. Mamy volume, tone, przełącznik trzypozycyjny. Prosta gitara, która ma trzy użyteczne pozycje do grania wszystkiego. Taki był zamysł w tej gitarze. Thank you.
Następny zestaw gitar to są gitary po tej stronie Strat. Taki, chciałem stworzyć coś, co byłoby jednak klasyczne. Strasznie mi się podobał Strat 64 roku, którego miałem tutaj na serwisie i no i marzeniem było zrobić taką gitarę. I to była moja próba właśnie na temat tamtej gitary. I w tej gitarze znów zastosowałem cedrowy korpus, który strasznie dobrze mi się sprawdza do takich sytuacji, gdzie potrzebuję niezbyt agresywnie brzmiącej w górze gitary. Natomiast jeśli chodzi o gryf, to jest to klon Platan, europejska odmiana, tutaj pozyskiwana przez mojego wuja na Białobłotach, jeszcze i sezonowana. Natomiast profil gryfu i radius i wszystko strasznie mi zależało, żeby odwzorować ten 64 rok. Po prostu to był najwygodniejszy gryf, jaki miałem. I tak wygląda. Tak, jeśli chodzi o Strata. No i myślę, że udało się dosyć dobrze. Jestem bardzo zadowolony jako Strat. To bardzo mi zamyka temat też moich oczekiwań względem instrumentu na tą chwilę. Pick-upy to są klasyczne single, klasycznej konstrukcji Alnico 5. Nie lubię do końca takich niskosygnałowych pick-upów w Stracie, więc to jest taki powiedzmy średni output, jeśli chodzi o pick-upy. Staram się zawsze, żeby ten bridge nie był zbyt jaskrawy i myślę, że i w tej gitarze też zastosowałem jakieś swoje patenty, żeby przy nawijaniu pick-upu po prostu tego uniknąć, tej jaskrawej góry. Nie? Po tej stronie mamy gitarę stylizowaną na Les Paul Special i to jest konstrukcja jeszcze do tego Tinline, co absolutnie tutaj ludziom miesza w głowie. Chyba nie widziałem podobnie zrobionego Speciala. Jest to też nietypowy dobór drewna, bo to jest jesion w całości, w zasadzie z gryfem, z topem i z korpusem. I tutaj wszyscy tradycjonaliści powinni powiedzieć, to będzie jaskrawo brzmiąca żyleta, a w zasadzie jest dokładnie przeciwnie. Ta gitara brzmi odwrotnie niż się spodziewamy. To znaczy zamiast tej góry, której się spodziewamy jako od jesionu, dostajemy naprawdę fajny, wdzięczny fundament brzmieniowy. No i tutaj nadal cała reszta jest to klasyka gatunku, czyli P90. Nic tutaj z nimi nie kombinowałem, to są typowe gibsonowskie, w stylu gibsonowskim z lat 50. P90. Miałem taki komplet po prostu wzorcowy na serwisie z 58 roku. Udało mi się zrobić pomiary, udało mi się do tych pomiarów po prostu zrobić pick-up, bo można zrobić to w ten sposób, czyli nie szukać parametrów na siłę, ile powinienem nawinąć zwojów, tylko wzorować się na końcu do wykresu, to znaczy nawinąć przykładowo pick-up ciut mocniej i odwijać go do momentu, kiedy wykresy się nam pokryją. I to była metoda, którą tutaj zastosowałem, żeby odwzorować brzmienie tych starych P90. Thank you.
to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy za cierpliwość, za wysłuchanie naszych czasami może pseudonaukowych, ale mam nadzieję, że ciekawych, a na pewno wypowiadanych z pasją słów o gitarach. Bardzo miło nam się spędzało czas w pracowni lutniczej SKG Custom Guitars. Zachęcam do zapoznania się z tymi instrumentami. Są to instrumenty najwyższej klasy. Są to instrumenty, jak mówił Szymon, części robione z polskiego drewna. To nie jest takie częste. Bardzo dziękuję za uwagę. Maciek Mazurek, Szymon Kowalski, ja nazywam się Artur Lesicki. Zapraszam do oglądania naszych kursów i do śledzenia stron internetowych, gdzie czasami zamieszczamy, a nawet może bardzo często zamieszczamy, mam nadzieję, interesujące dla Państwa informacje na temat muzyki, gitary i kultury ogólnie. Mam nadzieję, że Państwo spędzili miło czas oglądając nasze pełne pasji wynurzenia o gitarach. Mm-hmm.